Dzień dobry wszystkim, z tej strony Karol i witam Cię w moim kolejnym vlogu. To jest pierwszy odcinek w nowym roku i opowiem Ci w nim, co ostatnio u mnie, jak też pokrótce o tym, co mnie czeka w tym roku, co planuję i jak to będzie wyglądać. Mój rok zaczął się następująco. Oczywiście imprezami z okazji WOŚP-u, ponieważ miałem ich kilka. Wszystkie były przedstawione w taki sposób, że mogłem zaangażować dzieci, jak też dorosłych. Były to pokazy familijne. Prezentowałem tam moje stare, sprawdzone numery, jak też jeden numer nowy, którego jeszcze chyba nigdy nie prezentowałem. Może kiedyś, dawno, dawno temu, ale uznaję to, jakbym tego jeszcze nigdy nie robił. Czuję, że jeszcze muszę go przećwiczyć, ale oczywiście w rzeczywistości, ponieważ ćwiczenie przed lustrem czy przed kamerą to jest w ogóle coś innego niż prawdziwe przedstawienie dla ludzi i po prostu muszę z nim się otrzaskać, obyć. I tak uważam, że wyszło bardzo fajnie. Jest to numer raczej dla dzieci, chociaż dorosłą osobę też można zaangażować. Niestety nie mogę zdradzić, co to jest. Mam nadzieję, że na występach będzie to jeszcze lepiej działać niż do tej pory. A pomimo tego, że przedstawiłem imprezy wośpowe, to mogę Ci też opowiedzieć o jednej z imprez na początku roku firmowej. Był to event dla ponad 400 osób, a dokładnie 440 podobno potwierdziło swój udział. Niestety wszystkich nie policzyłem, także nie wiem, ile osób było. Przedstawiłem tam standardowo występ sceniczny, jak też iluzję z bliska i było naprawdę bardzo fajnie. Goście byli sympatyczni, ja dałem z siebie wszystko. W ogóle przed występem miałem chwilę, aby troszeczkę poczarować DJ-owi, którego pozdrawiam z tego miejsca. Troszeczkę sobie pogadaliśmy, być może będzie jakaś możliwość współpracy w przyszłości. A co ciekawe, ten event firmowy to była kolejna realizacja, o których już wspominałem w innych vlogach, kontynuacja. Także jestem z tego bardzo zadowolony. Mam nadzieję, że w przyszłości czekają mnie kolejne tego typu zlecenia. A następne miesiące to będzie szlifowanie właśnie tego efektu, o którym przed chwilą wspominałem. Jak też mam kilka nowych, bo chcę troszeczkę urozmaicić swój program. Troszeczkę nowych rzeczy wprowadzić, nie tylko dla moich widzów, ale też oczywiście dla siebie. I cóż, to by było tak pokrótce na tyle. Zapraszam do oglądania kolejnych odcinków. Jeżeli Ci się spodobało, oczywiście pamiętaj o kciuku w górze. Jeżeli masz ochotę śledzić mnie na bieżąco, to oczywiście subskrybuj i do zobaczenia kolejnym razem.